Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Pora na kolejną recenzję nowego zestawu z serii LEGO City i tym razem będzie to transporter łazika wyścigowego. W pudełku znajdziemy 210 elementów, jego cena katalogowa to 79 zł i 99 groszy, no i mamy tutaj nowość, taką, która wielu z Was się może podobać i informacje już o niej znajdziecie tutaj, czyli mamy możliwość skręcania osią, naprawdę spoko opcja. No i w ogóle tutaj widzę takie bardzo ciekawe, okrągłe tajle, które są trochę dotsowe. Co do samej konstrukcji, mamy samochód terenowy, mamy przyczepę, mamy dwie minifigurki i mamy buggy, które właśnie w tą skrętną oś zostało wyposażone. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Ano dokładnie tak, możemy sobie wypiąć dach, żeby do środka zmieścić dwie minifigurki, a tutaj możecie zobaczyć, jak pracuje właśnie ta skrętna oś. Będziemy testować, będziemy sprawdzać. To jest rzeczywiście coś, powiedziałbym, takiego rewolucyjnego, ale też wiele osób zauważyło, że kurczę, Kobi to robiło już od jakiegoś czasu, więc rewolucja tylko w zakresie LEGO, nie ogólnie rzecz biorąc w zakresie klocków, no ale zajrzyjmy do pudełka. A w pudełku coś, co regularnie pojawiało się w zestawach, które premierę miały 1 czerwca ubiegłego roku, czyli darmowy bilet dla dzieciaków do Legolandu i do Discovery Center. To jakby wielokrotnie pytacie, o co chodzi. Po prostu jeśli ktoś dorosły kupuje bilet, to z tą ulotką dzieciak chyba do 12 roku życia, jak dobrze pamiętam, wchodzi za darmo. Mam tego całą masę, na katalog też się tak wchodziło, nie wiem, czy dalej się tak wchodzi. Tutaj mamy niewielki arkusz z naklejkami, tablice rejestracyjne, jakieś takie naklejki sponsorskie. No a tutaj mamy instrukcję podzieloną na dwie części, czego często nie rozumiem i tutaj też nie rozumiem. Naprawdę niewielki zestaw i dostajemy dwie, swoją drogą dość grube instrukcje. No i tutaj mamy trzy worki z klockami, jedynkę, dwójkę, trójkę. I tak sobie jeszcze zerknę, no to chyba już z tego składamy przyczepkę. Tutaj mamy buggy, o, i tutaj widać te naprawdę fajne tajle z napisem light. One są naprawdę spoko, więc myślę, że nawet takie dość przewrotne docy można by sobie z tego zmontować. Idę budować. Jak na tę cenę, to takie zdecydowanie może być. No bo jak sobie patrzę, to myślę, że sam buggy mógłby być takim zestawem za te pewnie 42,99. Ten samochód terenowy również mógłby takim zestawem być, no i mamy jeszcze przyczepę, więc całkiem spoko. Dodatkowo dwie minifigurki, szczególnie ta pani jest ciekawa, jeśli chodzi o użycie jako po prostu mieszkanki miasta. No ale myślę, że tak czy siak trzeba oczywiście przyjrzeć się tym konstrukcjom z bliska, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Przetestować przede wszystkim, jak prezentują się te skrętne osie, bo naprawdę są ciekawe i dają radę. No, nagadałem się, to teraz można pooglądać. Od czego zacząć? No bo konstrukcje są trzy, instrukcje były dwie, w jednej budowaliśmy dwie rzeczy, w drugiej jedną. Zacznijmy może od tego, co potencjalnie pewnie interesuje nas najmocniej, czyli od buggy'ego. Jeśli chodzi o kolorystykę, nie do końca wiem, po co tutaj znalazł się ten różowy kolor. Troszeczkę nie pasuje, można było dać taki ciemnometalowy, taki wiecie, stalowy. O, tutaj jak mamy te rury wydechowe, może to jakoś by lepiej do siebie pasowało, ale ten różowy jest taki ciemny, więc jakoś tak mocno w oczy nie gryzie, ale mimo wszystko trochę francowo się zrobiło przez te żółte i różowe wykończenia. Po pierwsze, bardzo ładne tajle z przodu, które oczywiście odpowiadają za światła. Myślę, że one też idealnie wpasowałyby się w zrobienie sobie bransoletki DOTS i kilka właśnie takich tajli jak najbardziej mogłoby się tam znaleźć, tym bardziej, że jeszcze trzeci dostajemy na zapasie. Tutaj już niestety naklejka, tutaj również po bokach mamy jakieś takie nazwy sponsorów. Co do samej konstrukcji, zdecydowanie ok. No może przesadziłem, że mógłby to być zestaw za 43 zł, ale jako taki naprawdę konkretny polibak mógłby się pojawić. Mamy tutaj dźwiganą klatkę, możemy oczywiście sobie wstawić kierowcę, zamknąć i oczywiście jechać. No a jak jechać? Ha, tak jechać. Zwróćcie uwagę, jak prezentuje się to zawieszenie. Dzięki temu samochód jest skrętny i ma się wrażenie, że po prostu dostał w jakiś sposób ruchome zawieszenie, że to są jakieś sprężyny. Oczywiście nie są, mamy tutaj tylko to rozwiązane w taki sposób, że po skosie montujemy sobie oś i dzięki temu to wszystko nam się skręca. W momencie, kiedy to się skręca z jednej i z drugiej strony, to z automatu właśnie jest takie złudzenie optyczne, że ten samochód ma po prostu ruchomą oś. To naprawdę jest proste, a świetne i wydaje mi się, że coraz częściej będzie to spotykane właśnie w takich niedużych konstrukcjach. Zastanawiam się, jak to ewentualnie może być przeniesione na nieco większe samochody, ale
już tutaj jest zdecydowanie ok. No zobaczcie, jak świetnie te koła pracują. To jest naprawdę super sprawa. Mamy tutaj też oczywiście przyczepę. Na przyczepie możemy sobie osadzić nasze bagi. No i tutaj co? Mamy oczywiście odchylane z tyłu takie podjazdy. Możemy sobie nim wjechać. No i tutaj oczywiście on by się zawiesił, więc nie do końca zostało to dopracowane, ale ok, niech będzie, że wjeżdża. Blokujemy sobie to z powrotem i dzięki temu jest stabilnie. I to naprawdę stabilnie, bo wszystko trzyma się tak, jak trzymać się powinno. Co do tego, co tutaj się jeszcze znalazło, mamy jakąś chyba gaśnicę albo butelkę z innym płynem. Mamy tutaj też klucz, mamy młotek i tutaj jakąś butlę, no nie wiem, no oczywiście jest to takie w kolorach oktanu, ale co się znalazło w tym baniaku, nie mam zielonego pojęcia, pewnie coś niezbędnego do serwisowania bagiego. Wkładam go w takim razie tutaj z powrotem, no i sama przyczepka prosta, ale już kiedy posadzimy na niej pojazd, jest zdecydowanie w porządku. No a jeśli chodzi o ten pojazd, no to on mi się kojarzy z jakimś takim Land Roverem i myślę, że też pewnie nie bez podstaw. Co do miejsca w środku, tego jest naprawdę sporo. O, właśnie odpiąłem przez przypadek Tyla. Przypinam go zatem z powrotem. Mamy tutaj miejsce dla pasażera z tyłu. Tutaj kierowca ma naprawdę duży komfort, bo ma jeszcze, zwróćcie uwagę, po jednym studzie z jednej i z drugiej strony na szerokość. Tutaj mamy też zegary i to są nadruki, a nie naklejki. Kolejny plus. No i co do konstrukcji. Dość prosta, naprawdę bez jakiegoś większego szału, ale myślę, że też on może się fajnie wpasować w klimaty miejskie i kiedy sobie takim dużym SUV-em gdzieś tam podjedziemy, no to będzie to wyglądało zupełnie jak w normalnym mieście. Tutaj też jest jakiś grill, mamy też takie zabezpieczenia, które okalają dookoła tablicę rejestracyjną. No i z tyłu również mamy tą rejestrację. Tutaj już niestety widać, że to jest o wiele bardziej uboga konstrukcja. Gdyby to było trochę podwyższone, pewnie byłoby nieco lepiej. Dach odpinamy sobie, bo on jest tutaj zapinany jedynie na dwa study. No i tak to się wszystko prezentuje. Troszeczkę to się przez to gorzej trzyma. Gdyby te study były cztery, byłoby zdecydowanie lepiej. Ale naprawdę i tak nie ma jakiejś kompletnej lipy. A sam bagi przez te skrętne ośki naprawdę jest uroczy. Minifigurki takie dość miejskie, ale może też nie w 100%, no bo akurat kierowca buggy ma po pierwsze dwie opcje nakrycia głowy, fryzurkę oraz ten kask. No a co do wyglądu, ma taką kurtkę wyścigową, ona jest ozdobiona taką błękitno-białą szachownicą, z drugiej strony też ten nadruk jest przeciągnięty, spoko. Włoski też są fajne, takie powiedziałbym krótkie afro, tutaj też kilka jakichś takich obtarć i blizn i jak dobrze pamiętam, on nie ma alternatywnego wyrazu twarzy, ale chyba dwa wyrazy twarzy ma jego towarzyszka w tym zestawie, zaraz ją sobie też oczywiście obczaimy. Mamy tutaj na torsiku nadruki dość proste, to jest jakaś taka chyba skórzana kurtka z jasnej skóry, pod spodem jakaś koszula, fryzurka taka troszeczkę w stylu azjatyckim, idealna dla Iryny Spalko z Indiana Jonesa, no i tutaj mamy szeroko roześmianą buzię, która jest troszeczkę taka zdradliwa, bo niestety może gdzieś tam delikatnie, o, na szczęście nie wystaje, bo ta pani ma takiego boba na głowie i tutaj te włosy spod spodu na szczęście uśmiech zasłaniają. No i myślę, że ta alternatywna twarzyczka też jest całkiem spoko, bo jest taka naprawdę szeroko uśmiechnięta, aż mruży z tej radości oczy i jest naprawdę w porządku. Jeśli chcecie przetestować skrętne osie, to zdecydowanie ten zestaw będzie fajnym pomysłem do tego, żeby właśnie to zrobić. Może on jakoś mega fantastycznie nie porywa, no ale to jest zestaw relatywnie niedrogi. Dodatkowo, jeśli też weźmiecie pod uwagę, że można go kupić o wiele taniej, aniżeli wynosi cena katalogowa, no to, że tak powiem, już w ogóle. Czyli warto po prostu po niego sięgnąć, jeśli czasem chcecie sobie kupić jakiś zestaw, który nie będzie jakiś ultra wielki, ultra szałowy i ultra drogi, to właśnie możecie go sobie wpisać na taką listę do rozważenia, no bo skrętne ośki na plus, całkiem sympatycznie wyglądający samochód terenowy to na drugi plus, no i ten buggy też jest niczego sobie, nawet chyba mnie osobiście bardziej podoba się od samochodu terenowego i dodatkowo dwie miejskie minifigurki. Czego chcieć więcej w takiej cenie? Chyba niczego konkretnego. No, także myślę, że podsumowanie idealne, ani jakoś tak mocno was nie zachęcam, ani was mocno nie zniechęcam, po prostu na plus. Tak najzwyczajniej w świecie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.